Horoskop na miesiąc sierpień dla znaków trygonu Ziemi, byków, pann i koziorożców. Witam serdecznie, kochani, na moim kanale Orakel Miłości u Loeli. Subskrybujcie mój kanał, lajkujcie z kciukiem w górę i komentujcie, piszcie tematy, które Was interesują. Proszę również pisać Wasze historie oraz to, czy te wróżby moje z Państwem, czy z Państwa historiami rezonują. Dziękuję. Na wróżby prywatne zapraszam poprzez e-mail. E-mail mój znajduje się pod filmikiem i w komentarzach. Także proszę napisać na e-mail, ja na pewno odpiszę i umówię z Państwem termin wróżby prywatnej. Oczywiście wróżby prywatne są bardzo dokładne, długie, są precyzyjne, odnoszą się do Państwa osobistej sytuacji. Tutaj te czytania ogólne są właśnie kolektywne, czyli no, mają różne wskazówki, ostrzeżenia czy pomysły, powiedzmy sobie, inspiracje kart, które są jednak ogólne, ale zawsze mogą w jakiejś części z Państwa sytuacją rezonować. No niektóre nawet tutaj Panie piszą lub Panowie, że rezonują te czytania w 100%, to jest naturalnie idealnie. Natomiast jeśli to rezonuje u Państwa już w 50-60%, to znaczy, że już jest cudownie. Mogą sobie Państwo coś wybrać z tych drogowskazów kart. Dobrze, zobaczmy, kochani, jakie tendencje są dla byków pan koziorożców na miesiąc sierpień. Więc zaczynamy najpierw wróżbą ogólną z kart Lenormanda, po czym karty Tarota dadzą poszczególnym trzem znakom trygonu ziemskiego konkretne wskazówki i rady. Jeśli, kochani, kochane byki, panny i koziorożce, jeśli chcecie zacząć jakiś nowy rozdział, nową fazę w swoim życiu, jeśli chcecie się przeprowadzić, kupić lub sprzedać dom, zmienić pracę, założyć firmę, założyć jakąś gospodarczą działalność, być może jakiś założyć sklepik, kiosk, być może chcecie być niezależni, właśnie swoimi być szefami we własnej działalności gospodarczej, chcecie zmienić firmę, chcecie postawić na siebie, na lepsze zarobki, na awans w pracy, to właśnie miesiąc sierpień zapoczątkuje takie zmiany lub będzie właśnie dobrym miesiącem na takie plany i realizację tych celów, ponieważ mamy tutaj kartę inwestycji, właśnie jakichś starań o coś nowego, czy nową pracę, czy nowy dom, nową stabilność, nowe bezpieczeństwo finansowe, czy założenie jakiejś firmy. Właśnie o tym mówi ta karta. Czyli coś kreatywnego stworzyć, coś znaleźć jakąś piękną, wpaść na jakiś piękny pomysł, na jakąś świetną tutaj ideę właśnie o założeniu czegoś, jakiegoś interesu, biznesu, czy po prostu o awansie, czyli zapewnienie własnej jakiejś stabilizacji, która znów właśnie otworzy nowy rozdział w Waszym życiu, czyli nowy początek jakiejś fazy, tak? Z nową pracą, czy nowym domem, kupnem właśnie jakiegoś mieszkania, czy podpisaniem jakiejś zupełnie innej umowy o pracę. Ta stabilność, jeśli myślicie o związku tutaj również, nie tylko o pracy, z finansach, zawodzie, być może nadejdzie również nowy rozdział, nowa szansa na stworzenie
pięknego, stabilnego związku. Ponieważ tutaj mamy kartę stabilizacji, kartę nowego rozdziału, nowej szansy, nowego początku i związku. Niemniej jednak teraz, na dzień dzisiejszy, jesteście jakieś zablokowane, oziębłe, być może jakieś, no tutaj negatywne macie myśli, jesteście samotni, czujecie się również samotni. Jesteście po jakimś rozstaniu, być może rozwodzie, po jakichś, no nie wiem, złych doświadczeniach, wycofaliście się, jesteście zdystansowani do spraw miłosnych, romantycznych, ale to przejdzie, ponieważ właśnie miesiąc sierpień tutaj rozwinie wszelką komunikację. Jeśli planujecie w sierpniu, kochani, ślub czy zaręczyny, czy właśnie kupno domu, kupno, no nie wiem, jakiegoś mieszkania, czy założenie jakiejś firmy, czy zlegalizowanie waszego związku, no nawet jeśli by były teraz na początku zaręczyny, to na pewno będzie tutaj jakieś pismo, nowe umowy urzędowe, pisma z sądu, jeśli chcecie zawrzeć małżeństwo, jeśli chcecie pójść do właśnie ślubu cywilnego, będą tutaj podpisane jakieś umowy, to jest karta urzędu, sądu, czyli nie tylko to, że jesteście teraz na dzień dzisiejszy być może same, zablokowane, ale również tu właśnie w sierpniu rozwiną się sprawy stabilizacji domowej, zawodowej, finansowej lub właśnie partnerstwa, być może nawet zalegalizowania poprzez tutaj wasze podpisy, pod kontrakty, czy właśnie w Urzędzie Stanu Cywilnego, czy w jakimś tutaj, no nie wiem, czy nowe umowy o pracę, też to są pisma, tak? Czy u notariusza podpisanie właśnie kupna jakiegoś domu, mieszkania, założenia firmy, czyli macie tutaj pisma urzędowe, które do was w sierpniu ewentualnie mogą przyjść, jeśli zrealizujecie swoje plany i stabilnie coś się tutaj pięknie rozwinie, kochani. Także tutaj bardzo ciekawe już sprawy, jeśli chodzi o waszą stabilizację, zalegalizowanie czegoś, co już dawno planujecie, ale w sierpniu może się to wszystko potoczyć bardzo pomyślnie i zakończyć triumfem. Tutaj wszelkie sprawy, które są jeszcze jakieś niedogadane, wasza nieufność powinna być tutaj wyjaśniona. Czyli jeśli nie ufacie partnerowi, jeśli jesteście tutaj po prostu no, takiego zdania, takiego przekonania, że coś właśnie było fałszywe, coś było jakieś nieuczciwe i jesteście bardzo ostrożne. Właśnie tutaj też mówiła o tym w jednym tłumaczeniu tej karty, ta wieża, że odsuwacie się, jesteście sceptyczne, zdystansowane. Musicie przemyśleć w samotności coś, co było właśnie tutaj jakieś nie fair. Być może ktoś was oszukał, zdradził, robił jakieś intrygi. Być może ktoś was, no, okłamał. Po prostu ktoś był fałszywy, czy partner, czy właśnie, nie wiem, wasz szef były, tak? Czy jakaś osoba tu z rodziny, czy właśnie wasz były mąż. No, jakieś były tutaj partnerzy, czy byli partnerzy, czy współpracownicy, czy szef, szefostwo, które było egoistyczne, któremu nie do końca ufałyście. I to powinno być teraz tutaj wyjaśnione w sierpniu. Powinniście wyciągnąć dłoń, powinniście starać się tutaj wziąć także odpowiedzialność za to, by te sprawy były wyjaśnione, by nastąpiła jakaś komunikacja, wyjaśnienie spraw, otwarte właśnie tutaj słowa, czy pisemne, czy no nie wiem, telefoniczne, właśnie na temat tych spraw i tych osób, którym nie ufacie, lub tych spraw, które tutaj były bardzo jakieś nieuczciwe w stosunku do was. Powinniście w każdym razie to wyjaśnić poprzez tutaj aktywną komunikację, tak? Czyli no, pisemną, być może właśnie tak jak tutaj list sugeruje,
pisemną komunikację poprzez e-mail, SMS, WhatsApp i tak dalej. Także Wy powinniście zrobić ten krok. Wy powinniście starać się to wyjaśnić. Wy wyciągacie tej dłoń jakby na pojednanie, na wyjaśnienie tych wszystkich spraw i Wy właśnie tutaj podejmujecie kroki i inicjatywę w stosunku do wyjaśnienia, wyklarowania tych wszystkich spraw. W tym dopomoże Wam tutaj Wasz Anioł Stróż, Wszechświat, Kosmos, czy jakaś Boża opieka, czyli ten cały świat, który toczy się właśnie poza naszą świadomością, tak? Tutaj czy to są aniołowie, archaniołowie, czy właśnie jakiś tutaj no, świat, wszechświat, czy właśnie, czy wierzycie w Boga, tak? W opatrzność Bożą, to na pewno właśnie będzie Was tutaj chronić w miesiącu sierpniu, będzie właśnie prowadzić też te wszystkie Wasze jakieś tu sprawy, które macie tutaj w planach w miesiącu właśnie letnim, sierpniu, ponieważ byliście na rozdrożu, nie wiedzieliście, jaką decyzję podjąć, ale w miesiącu sierpniu podejmiecie tą decyzję, zdecydujecie się na jakieś kroki w stronę stabilizacji, ponieważ karta szczęścia mówi o dobrej pasie, o dobrym wyborze, o szczęśliwych momentach, szczęśliwym miesiącu i pięknym, pozytywnym, szczęśliwym czasie. Miesiąc sierpień będzie właśnie bardzo dobrym miesiącem i momentem na podjęcie konkretnej decyzji. Właśnie będziecie mieli wsparcie nie tylko właśnie spirytualne, tutaj przypuśćmy ode mnie wskazówki, tak, drogowskazy, kart, ale również od świata po prostu no, wyższego. I miesiąc sierpień da jakieś pozytywne tutaj efekty. Będzie to pozytywny czas na załatwienie bardzo ważnych dla Was spraw. Także szczęście nadchodzi właśnie dla Was. Czyli szczęśliwy miesiąc, dobra passa do zlegalizowania wielu tutaj spraw, rozwiązania problemów i komunikacji właśnie o jakichś tej, nie wiem, osobach fałszywych, zlegalizowaniu związku lub kupna, sprzedaży domu, zawarcia nowych, pozytywnych dla Was umów, także wyjście z blokady lub właśnie pisma urzędowe, umowy urzędowe, podpisy różnych tutaj kontraktów. I podjęcie przede wszystkim konkretnych kroków i decyzji, które przyniosą Wam szczęście. Kochani, to była właśnie taka ogólna historia tutaj dla Was, byki, panny, koziorożce. A teraz dam Wam porady dla poszczególnych znaków, czyli zaczynamy od byka. Ach, jeszcze zapomniałam tutaj dla Was bocian, kochani. Pozytywne rozwiązanie spraw, pozytywnie potoczą się wszystkie Wasze plany i sprawy. Jeśli chodzi o sprawy miłosne, to już zupełnie Wy, osoba pytająca, która jesteście tutaj na tym zdjęciu, dla Was potoczą się tutaj sprawy pozytywnie i sprawy miłosne przede wszystkim będą w sierpniu na pewno bardzo, bardzo istotne. Kochani, więc dla byków rada kart Tarota. Przemyśleć wszystkie sprawy, wszystkie kroki, działania. Mądrze szukać tutaj rozwiązań na jakieś trudne sprawy, problemy. Widzimy pozytywnie, czyli myślimy pozytywnie. Widzimy światło w tunelu, słońce na horyzoncie, w samotności. Bardzo skrupulatnie, z mądrością, doświadczeniem myślimy o kolejnych krokach. Chronimy swoją pozycję. Nie walczymy, jeśli nie musimy o coś, uspokajamy się, słuchamy serca, myślimy, co jest dla nas ważne, chronimy się przed jakimiś ludźmi nieproszonymi, którzy nas jakby ciągle ranią, chronimy swojej prywatności, swojej, stawiamy granice w sierpniu i właśnie skupiamy się tutaj czy na pracy, czy na nowych umowach, na rozwoju siebie zawodowym, finansowym, na stabilizacji właśnie finansowej
czy na pracy nad związkiem, na jakimś, widzicie tutaj absolutne, ósemka pentakli, absolutne skupienie, skoncentrowanie się na ważnych, istotnych, konkretnych sprawach w stronę waszej stabilizacji. I te kroki należy właśnie tutaj, tak jak ten pustelnik, przemyśleć. To było dla byków. Teraz, kochani, dla pan. Panny są w stanie depresyjnym. Przeżyły coś, co ich wprawiło w smutek, żal, rozpacz. 10 mieczy to na pewno stan depresyjny. Coś was przygniotło, kochane panny. Nie możecie się podnieść. Smutni, załamani, rozczarowani, że coś dobiegło końca. Dużo negatywnych emocji, dużo negatywnych uczuć, ból po jakiejś skończonej relacji, rozstaniu. Jesteście zranieni tym. No nie możecie wręcz właśnie się z tego bólu, żalu podnieść. Jesteście w takiej pasywnej tutaj sytuacji, pełni bólu, cierpienia, że coś właśnie raptownie się skończyło, urwało, przerwało. Także jakieś problemy was przygniatają i wiecie o tym, że właśnie coś no bardzo tutaj szybko, raptownie dobiegło końca. Niesamowicie cierpicie. Tutaj również po tej dziesiątce mieczy mamy 8 mieczy. 8 mieczy mówi o pułapce mentalnej, że wierzycie, że w coś musicie za wszelką cenę walczyć, że coś, nie wiem, jakieś przekonania, wierzenia, nic nie chcecie widzieć, słyszeć. Jesteście jakby sparaliżowani emocjonalnie, uczuciowo. Macie blokady, jesteście absolutnie zablokowani, zablokowane i wasze wszelkie jakieś życzenia odsuwacie od siebie. Nie chcecie tak jakby ich na razie realizować, ponieważ macie ogromne blokady. Czujecie się, jakbyście byli w jakiejś klatce, w jakimś więzieniu, które sami sobie sprawiacie i macie kryzys, lęk, właśnie jakieś takie przygniatające myśli, absolutną blokadę do działania. Karta Tarota mówi wam jednak, kochane panny, że powinnyście wstać, podnieść się i jechać, galopować, jakby zacząć akcję, aktywne działanie, walczyć o nową pracę, nową umowę, awans, podwyżkę, o nowy związek, czyli o wszystko, co jest dla was ważne, wartościowe, co jest istotne dla was, co straciliście, co chcecie odzyskać z powrotem. O to powinniście walczyć, jak rycerz monet. Czyli rycerz monet walczy o coś, o swoją stabilizację, o coś, co jest dla niego ważne. Niemniej jednak jest to bardzo długi czas tej walki, bardzo powolna karta, ale stabilna. Więc powinniście się zdecydować i walczyć o wasze sprawy, a nie tutaj leżeć w takiej formie pasywnej, prawda, załamani, negatywnie myślący. Na pewno nie da to żadnych rezultatów. Kochane koziorożce, koziorożce, teraz dla was wskazówka Tarota. 4 kielichy. Kochane koziorożce, wspominacie i nie zauważacie, że los podsuwa wam jakąś szansę pod nos. Nie zauważacie tej nowej szansy, kochane koziorożce.
Czwórka kielichów mówi o tym, że jesteście smutne, rozczarowane, że jakaś ogarnęła Was apatia, samotność, no, smutek, rozczarowanie po stracie jakiejś. Wspominacie, jesteście smutni, sentymentalni, ale nie widzicie tego jedynego kielicha, który podsuwa Wam jako rozwiązanie los. Przegapiacie to, ponieważ pogrążacie się w okropnym smutku. Powinniście wyjść z tego smutku, kochane koziorożce. Powinniście wyjść tutaj do ludzi, przyjaciół, znajomych, kolegów. Powinniście świętować, otworzyć się na kontakty socjalne, radować się, trochę ucztować, wyjść do ludzi, by kogoś poznać, by zacząć coś nowego, by nie zostać w tej takiej energii smutku. Tutaj też, by zacząć nowe emocje, by się bawić, ucztować. Dziewiątka kielichów mówi o tym, że jesteście singlami, ale kochani, dziewiątka kielichów mówi o świętowaniu, satysfakcji, poszukiwaniu czegoś nowego, bawieniu się, wino, muzyka, śpiew, radość, poszukiwanie właśnie nowych emocji, które Was spełnią, które Wam pomogą się zrealizować emocjonalnie, uczuciowo. Więc kochani, wstańcie, zauważcie ten los, ten kielich, tą szansę, którą podsuwa Wam los. Wyjdźcie do jakichś znajomych, no jakby do przyjaciół i szukajcie tutaj nowych jakichś emocji, uczuć. Szukajcie czegoś, czego Wam brakuje. Nie siedźcie, nie bądźcie w takiej atmosferze smutnej, ponieważ na pewno szczęście nie przyjdzie do Was. Tylko Wy musicie też wstać i po prostu wyjść w kierunku szczęścia. Dopomóc własnemu szczęściu. Kochani, to były wskazówki. Teraz zobaczmy, jaką wskazówkę mają dla znaków trygonu Ziemi anioły. Poprosimy aniołów o jakąś radę dla Was, kochane byki, panny i koziorożce. Proszę o wskazówkę dla znaków trygonu ziemskiego. Proszę o wskazówkę na sierpień. 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 Małżeństwo. Wróżki łączą się z ludźmi świętującymi szczęście za ślubin. Kochani, nie mówiłam tutaj przy ogólnej wróżbie. Jeśli chcecie zalegalizować jakiś związek, urzędy, pisma, związek, zaręczyny, urząd cywilny, umowy, podpisanie właśnie jakichś tutaj umów i tutaj karta anielska, karta aniołów potwierdza właśnie te karty Lenormanda. Małżeństwo. Zobaczmy, kochani, co mówi nam książeczka na temat tej karty. Magiczne przesłanie od wróżek. Małżeństwo. Wróżki łączą się z ludźmi, świętującymi szczęście za ślubin. Wyciągnąłeś tą kartę, ponieważ Twoje pytanie wiąże się z zawarciem związku małżeńskiego. Ta szczególna karta ma bardzo wiele różnych znaczeń. Zwracaj więc uwagę na reakcję swojego ciała, gdy będziesz czytał możliwe interpretacje. Dodatkowe znaczenie karty. Gratulacje! Wkrótce zawrzesz związek małżeński. Twoje małżeństwo potrzebuje uzdrowienia i poświęcenia mu więcej uwagi. Wróżki chętnie Ci w tym pomogą, jeśli tylko je o to poprosisz. Wkrótce poznasz kogoś ważnego na ślubie. W Twoim związku pojawią się
pojawia się potrzeba większego zaangażowania. Przyznaj się przed sobą do swoich prawdziwych uczuć dotyczących małżeństwa. Ktoś ci bliski zawrze niebawem związek małżeński. Twoje życiowe cele wiążą się z pomaganiem innym w sprawach uczuciowych, związkach lub małżeństwach oraz skojarzeniem par. Proszę wybrać sobie to znaczenie tej karty, które do Państwa najbardziej pasuje. Dziękuję serdecznie wszystkim Państwu. Oczywiście życzę wszystkim, którzy marzą o małżeństwie, zlegalizowaniu związku, o zaręczynach, ślubie. Życzę oczywiście, by się Państwu to w lecie, w miesiącu sierpniu zrealizowało, by sfinalizowało się Wasze szczęście, jeśli to Państwo zaplanowali i tego sobie życzą. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia. Już niedługo.